skorzystać z projektu EKLET, wyjechać na dwumiesięczne stypendium. Pan doktor Podleś przedstawi referat dotyczący spółki cywilnej w centralnych informacjach o przedsiębiorcach. Zapraszam. Możemy już prezentację. Przedsiębiorcach. Właściwie zadałem sobie pytanie, oczywiście mamy środki teraz coraz lepsze, informatyczne, i zadałem sobie pytanie, na ile one pomagają, powiedzmy, przedsiębiorcom czy wierzycielom dostać się do informacji dotyczących spółki cywilnej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej. Właściwie cztery punkty, tylko krótko. Spółce cywilnej w obrocie, spojrzenie na centralną ewidencję i informacje o działalności gospodarczej, krótkie przejście przez KRS, no i wnioski podsumowujące. Jeśli chodzi o spółkę cywilną, nie chcę jej oczywiście szczegółowo omawiać, natomiast chcę tylko podkreślić, że jest to forma nielubiana przez ustawodawcę. Natomiast nawet wręcz można powiedzieć, że ustawodawca ten prywatnoprawny odwrócił się do niej plecami trochę właściwie. No, są takie twierdzenia, że właściwie nie ma czegoś takiego jak spółka cywilna aktualnie, ale w obrocie na pewno występuje. Patrząc na dane statystyczne, jest to najliczniej występująca spółka. Oczywiście taka trochę mocno ułomna, bo bez zdolności prawnej, formalnie stosunek obligacyjny, ale jednak to wyodrębnienie organizacyjne posiada, prowadzi do wyodrębnienia w ramach majątku opartego o wspólność łączną, o wspólność niepodzielnej ręki, majątku, który jest oddzielony prawnie od majątków wspólników. Jak na to się nałoży jeszcze pewną strukturę organizacyjną, którą ustawodawca w kodeksie cywilnym nazywa reprezentacją spółki, prowadzeniem spraw spółki, jak powiem, skrótem myślowym, ale jednak ta struktura łączy się z tym wydzielonym majątkiem. Prawda, jest to majątek wspólników, ale jednak odrębny od tych majątków prywatnych czy osobistych. Stąd krok stąd do podmiotowości, chociaż tej kropki formalnie ustawodawca nie postawił. No i oczywiście spółka cywilna nie zaliczana jest nawet formalnie do tej kategorii jednostek organizacyjnych mających zdolność prawną, a pozbawionych osobowości prawnej. Nawet nie. Ale zjawisko jest w obrocie. Bardzo liczna forma. Ponad 270 tysięcy tych spółek cywilnych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej występuje. Również z kolei ustawodawca publiczno-prawny to dostrzega, ponieważ spółka cywilna ma osobny NIF, ma numer REGON. Do wyboru właściwie tego tematu zainspirowała mnie reforma, zresztą podkreślana jako bardzo udana, związana z centralną ewidencją i informacją o działalności gospodarczej. Przepisy dotyczące tej ewidencji weszły w życie w końcu od 1 lipca 2011. Patrzę na funkcję. Oczywiście ma ewidencjonować ta ewidencja przedsiębiorców. Będąc osobami fizycznymi, w Polsce mamy podział taki dualistyczny. Kto osobą fizyczną, to do ewidencji, niezależnie od zakresu i o zmianę jego działalności. To również może być przedsiębiorca i osoba zatrudniająca 300 osób. Też będzie podlegał wpisowi do centralnej ewidencji. To kryterium jest wyłącznie podmiotowe. Także funkcja ewidencjonowania przedsiębiorców osób fizycznych, a także udostępnianie informacji o przedsiębiorcach. Spółka cywilna oczywiście nie podlega wpisowi do centralnej ewidencji, bo siłą rzeczy wpisuje się tam przedsiębiorców. Spółka cywilna nie jest podmiotem, nie jest przedsiębiorcą. W związku z tym rejestruje się wspólników spółek w tej ewidencji, którzy są przedsiębiorcami jednoosobowymi, czyli osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą. Natomiast jak
pisze się do właśnie formularza centralnej ewidencji hasło spółka cywilna, to wychodzi właśnie rezultat 7074 znalezione obiekty. Nie jest absolutnie potwierdzenie, że tam spółki cywilne się do końca rejestruje. Zawsze towarzyszy temu wskazanie przedsiębiorcy, tak jak te przykłady, które tutaj wypisałem. Mamy na przykład Ampik, spółka cywilna, Anna Piórkowska, przedsiębiorca Anna Piórkowska. Numer NIP, numer REGO jest numerem tego przedsiębiorcy jednoosobowego, czyli pan tutaj jest dany bliżej Anny Piórkowskiej. Mamy przykład Betta Plus, spółka cywilna, to już nawet w tej nazwie spółki, która chyba figuruje tutaj w funkcji firmy przedsiębiorcy, nie ma nazwiska. Mamy też takie sytuacje, jak tutaj w przypadku tego wpisu Euro Ancam, spółka cywilna, Kamiński Andrzej i Grażyna. I taki wpis znajdziemy dwa razy w centralnej ewidencji. Raz przedsiębiorca pani Grażyna, a raz przedsiębiorca pan Andrzej. Ta firma, która jest używana przez panią Grażynę i przez pana Andrzeja, identyczna najprawdopodobniej tutaj, no, pozostawia trochę do życzenia, może wprowadzać w błąd, dlatego że firma jest firmą przedsiębiorcy jednoosobowego. Spółka cywilna, nie będąc przedsiębiorcą, nie będzie miała też firmy, nie jest też podmiotem. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, kiedy i pani Grażyna Kamińska, i pan Kamiński Andrzej posługują się właściwie w obrocie taką swoją firmą. Euro Ancam, spółka cywilna, Kamiński Andrzej i Grażyna. We Wrocławiu były odmowy wpisu do ewidencji wnioskodawców, którzy tak oznaczali swoją działalność, argumentując, że w sumie prowadzić będą działalność w ramach stosunku spółki i chcą to uwidocznić, bo prowadzi to właśnie do takiej sytuacji, że mamy te dwa wpisy Euro Ancam i właściwie dwie identyczne firmy. Tak, jeśli klikniemy dalej na to Euro Ancam, to się dowiemy jeszcze, że właśnie imię, nazwisko, numer NIP. Generalnie umieszcza się również tutaj w tych wpisach w centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej wzmiankę spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca. Tutaj brak danych, w tym konkretnym przypadku Euro Ancam. Normalnie powinno być to uwidocznione. Mamy dalej kolejny przykład. Spółka cywilna Renata Rak, Henryk Rak, Marek Kościanko, Mariusz Ryskowiak, Mariusz kolejny. Tak rozbudował sobie ktoś firmę dotyczącą jego osoby. Także też no, jasności obrotu to nie sprzyja. Już bardziej podobają mi się te oznaczenia. Adolf, spółka cywilna, myśli Jerzy Grześkiewicz, wspólnik spółki. No, przynajmniej wiemy, że mamy do czynienia z kimś, kto swoją działalność jednoosobową wykonuje wspólnie z innymi osobami, natomiast jego firma jest indywidualizującą rzeczywiście. Tu z kolei są również takie wpisy właśnie jak Freestyle i SC, skróty bywają używane, wyświetliłem również, ktoś pisał 2x2, biuro rachunkowo-ubezpieczeniowe, dowcipna nazwa, Zbigniew Henry Michalak, nazwę skróconą sobie ktoś jeszcze myśli, na zasadzie tak rozbudowanej firmy. Można powiedzieć, że jak się poszuka, to w centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej można znaleźć i spółkę jawną, i spółkę ZO. To jest oczywiście tytułem żartu trochę, natomiast dane są rzeczywiście z tej ewidencji. Co wskazuje na to, jakby nie są winni twórcy zapewne tej ewidencji podlegającej pod Ministerstwo Gospodarki, bo przejęli jakby dorobek zbierany przez lata w gminach. Tam zapewne jakość zbierania tych danych była bardzo różna, no ale to jest to, co mają dzisiaj przedsiębiorcy do dyspozycji, po prostu wchodzą w centralne ewidencje i dostają właśnie coś takiego. Co podlega w ogóle aktualnie ujawnieniu w ramach centralnych ewidencji? Otóż jako plus ewidentny należy odnotować, że wymaga się podawania numeru NIP oraz numeru REGO spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek. Jest osobny formularz, który odnosi się właśnie do spółki cywilnej. Ujawnia się też w wniosku o wpis do centralnej ewidencji fakt uczestnictwa w spółce cywilnej, ewentualnie w większej liczbie spółek cywilnych. I każda z takich spółek cywilnych, w których przedsiębiorca jednoosobowy uczestniczy, jest identyfikowana przez numer NIP oraz numer REGON tej spółki
cywilnej. Także jest pewien postęp, bo oczywiście zakładając, że te dane zostaną uzupełnione, czyli rozumiem, że na bieżąco prawdopodobnie będzie to teraz wymagane, natomiast patrząc historycznie na te dane, które są w ewidencji, to praktycznie wszystkie te spółki, które ja wyświetliłem, wchodząc dalej w szczegóły zapisu, nigdzie nie było wzmianki o tym, że jest to forma wykonywania działalności w ramach spółki cywilnej, także te dane są absolutnie niezaktualizowane. Jest w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej rodzaj pewnego postępowania przymuszającego w uproszczeniu, natomiast no, na razie to skutków nie przynosi. Również w centralnej ewidencji pojawiła się rubryka moment wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej. Także można powiedzieć, że coś na temat tej spółki więcej możemy się dowiedzieć, ale myślę, że to jest niewystarczające. Jeśli chodzi o KRS, to właściwie jeszcze mniej się dowiemy, bo tutaj tylko umieszcza się wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, oczywiście takiego, który podlega wpisowi do KRS-u, z innymi osobami. I nie będzie tu już uwidocznione, czy to jest jeden stosunek spółki, w którym dany przedsiębiorca uczestniczy, czy więcej. Także jeszcze mniej danych, nawet nie dowiemy się, o jaką spółkę chodzi, jaki jest jej skład osobowy. Myślę, że informacje dotyczące spółek cywilnych, mimo możliwości informatycznych, są jednak niewystarczające. Zarówno w centralnej ewidencji, jak i w KRS. Niewątpliwie ta reforma centralnej ewidencji jest krokiem w dobrym kierunku. Dostrzega się wreszcie szerzej formę spółki cywilnej, identyfikuje się ją bardzo rozsądnie poprzez numery. Nie ma żadnych też przeszkód, żeby Jan Kowalski uczestniczył w 5 spółkach, 10 spółkach, i to nawet z tymi samymi osobami. Jest to możliwe, także żeby nie było nadużyć, identyfikacja bardzo rozsądnie następuje przez numery indywidualne danej spółki, NIP i REGON. Mankamentem płaci się za to tym, że bardziej pokomplikowano zgłaszanie działalności, bo trzeba tę procedurę przejechać 2 razy, więc w skrócie plus jeszcze nie działa na poziomie spółki cywilnej jedno okienko, czyli po wpisaniu się, czy po złożeniu wniosku dotyczącego osoby wspólnika, przedsiębiorcy jednoosobowego, trzeba później z wpisami wszystkich wspólników do ewidencji obejść już sobie bezpośrednio Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, także ceną jest wydłużenie trochę drogi, a myślę, problem jest właściwie tego rodzaju, że sama instytucja spółki cywilnej nie jest systemowo rozwiązana. Jednym z pomysłów jest na rozwiązanie tego problemu, żeby same spółki ewidencjonować. Jednak w dobrym kierunku idzie niedawno dodana, co jest znamienne dla tych rozwiązań informatycznych, że pojawiają się jakieś nowe funkcje nagle, mimo że ustawodawca nic nie zrobił. Pojawia się możliwość wyszukiwania spółki przez jej NIP lub REGO w ramach ewidencji. Natomiast ja też nie jestem zwolennikiem, żeby spółkę cywilną jakby strasznie jakoś wzmocnić, żeby wyparła jeszcze bardziej spółkę jawną, tylko żeby pokazać jej miejsce. I myślę, że jakieś miejsce na spółkę cywilną po prostu jest, natomiast no, to, co dziś się dzieje, to jest nadużywanie tej formy, a można powiedzieć, że zmiany dokonywane w przepisach ten stan jeszcze utrwalają, bo kiedyś jeszcze niedawno po reformie prowadzonej na początku właśnie roku 2000 był oblig przekształcenia spółki cywilnej, jeżeli stała się odpowiednio duża. Teraz nawet tego wyboru już nie ma. Jednym słowem jakby zakonserwowano tę sytuację, ale uważam, że niewiele dano jednak osobom trzecim, wierzycielom, którzy chcieliby się dowiedzieć o tym na przykład chociażby, jaki jest aktualny skład osobowy wspólników, jaka jest treść aktualna wspólników. Poza tym, jakie chociażby zasady reprezentacji obowiązują w danej spółce cywilnej, to też mogą być naprawdę dla nich istotne informacje. Także podsumowując, KRS w bardzo niewielkim stopniu spółkę zauważa, ale można powiedzieć, jest to rzadsza forma współdziałania wykorzystywana przez, czy rzadka, przez podmioty podlegające wpisowi do KRS. Rzadko się zdarza, że spółki, na przykład ZOO zawierały spółkę cywilną, raczej idą w kierunku konsorcjum, które spółką zwykle cywilną jest. Natomiast no, centralna ewidencja powinna większy na ten nacisk położyć, bo jest to jednak no, narzędzie współdziałania osób, które podlegają wpisowi do centralnej ewidencji. Przy czym obawiam się, że niewiele już na poziomie centralnej ewidencji można chyba zrobić z tym,
bo musiałaby być jakaś ingerencja ustawodawcy i musiałby albo tę spółkę w jakimś zakresie do łask przywrócić, żeby zauważyć ją, natomiast odpowiednio wyznaczyć jej też miejsce, żeby nie było właściwie jak dzisiaj takiej dowolności, że niezależnie od rozmiaru i prawie że przedmiotu można każdą działalność w formie spółki cywilnej prowadzić, co jest chętnie wykorzystywane, bo zawsze jakoś te najtańsze rozwiązania mają swoje wzięcie, ale też jedno są błędne, tak? Jak płaci za to wielu wspólników spółek cywilnych potem problemami, chociażby przy odpowiedzialności, czy przy jakimś, nie daj Boże, podziałowi, czy rozłamowi w spółce. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, dotrwaliście do końca. Pan profesor Gołaczyński poprosił mnie o krótkie podsumowanie konferencji. Ja myślę, że jednak bardzo takim pięknym podsumowaniem, zwłaszcza do trzony CBKE, jeśli mogę o nim powiedzieć, jest jutrzejsza uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa panu profesorowi Wolfgangowi Kilianowi. Uroczystość odbędzie się jutro o godzinie 11 w tym budynku piętro wyżej w auli Leopoldina. Zatem bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli Państwo mają taką możliwość uczestniczenia w tej uroczystości. Dla nas pan profesor Kilian jest szczególną osobą. Bez pana profesora Kiliana prawdopodobnie nasze centrum nigdy by nie powstało i nie moglibyśmy świętować 10. urodzin. Bardzo pięknie dziękuję osobom, które wytrwały do samego końca. Pięknie dziękuję wszystkim organizatorom konferencji. Tutaj szczególne podziękowania dla Ani Zalesińskiej. Oczywiście dla całej ekipy doktorantów, studentów obsługujących nas tutaj w ciągu 2 dni. Również składam serdeczne gratulacje kołu naukowemu, blokowi prawa komputerowego, za to, że jest kołem naukowym zawsze służącym nam, pracownikom czy doktorantom CBKE i że jest kołem naukowym bardzo prężnym na naszym wydziale. Także trzymam kciuki, aby ta tendencja się utrzymywała, jeśli nie wzrastała. Także w imieniu pana profesora Jacka Gołaczyńskiego serdecznie dziękuję za udział w 2-dniowej konferencji naukowej z okazji jubileuszu 10-lecia CBKE. Dziękuję bardzo.